so many pieces all back together now. What's your vision? Nie kreska je Irena Dziedzic. Miała 93 lata. Irena Dziedzic była legend telewizji polskiej. Prowadziła między innymi kultowy talk show Tele Echo, którego była twórczyni. Legendarna spikerka TVP straciła pracę, gdy na początku lat 90. szefow dwójki została Nina Terentjew. Na stronie kwartalnika WIS poinformowano, kreska Irena Dziedzic zmarła 5 listopada 2018 roku. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia, o godzinie 1300 w Laskach. Msza zostanie odprawiona w drewnianej kaplicy sióstr franciszkanek PW. Matki Bokreska Ej Anielskiej. Następnie Irena Dziedzic zostanie pochowana na Ezbynnym, pięknym i kameralnym cmentarzu w Laskach. W lesie, napisa redaktor kwartalnika WIS.KS. Andrzej Luter. Irena Dziedzic urodziła się 20 czerwca 1925 roku. W Kobomyi, dziś Ukraina. Przed dwa wojny wiatow była uczennic kreska eckiej szkoły podstawowej, wychowank w internacie S. Felicjanek we Lwowie. Matur zdaba eksternistycznie w Krakowie. Prac zawodów rozpoczęła w 1946 roku. W Echu Krakowa najpierw jako maszynistka, potem reporterka, później zatrudniła się na krótko we wrocławskim Zbowie Polskim. Od 1948 roku. Pracowała w Warszawie, pocztkowo jako depeszowiec w Gbosie Ludu, a następnie w Ekspresie Wieczornym. Od 1952 roku pracowała w Polskim Radiu. W 1956 roku pojawiła się w TVP, gdzie przez 25 lat, do kwietnia 1981 roku, tworzyła i prowadziła program publicystyczno-rozrywkowy Tele Echo. Dziedzic wspominała na swoim blogu, kreska e pomysł Tele Echa przywiozła z zagranicy Mira Michabowska, pisarka, dziennikarka, satyrk i tebumaczka. We francuskiej telewizji Plus chodzi plus wówczas codzienny program, lokalny, w rodzaju naszego późniejszego plus kuriera warszawskiego plus, pod nazwą Tele Paris, wspomina ba na blogu Dziedzic. Do anegdoty, jak pisała Dziedzic, przeszedł argument, w którym Michabowska przekonywa Bajot do prowadzenia programu, nie denerwuj się. Tego i tak nikt nie będzie oglądał. Audycja miała charakter publicystyczno-rozrywkowy i przez niektórych uznana została za prekursorsk w polskich warunkach form typu talk show. Pocztkowo program był emitowany z kawiarni, gdzie zaproszeni goście rozmawiali z dziennikarką przy kawie lub kieliszku wina.
Do stolika przysiadali si ówczeni celebryci. Ostatecznie Teleecho znalazło swoje miejsce w studiu telewizyjnym. W 806 edycjach programu wzięło udział ponad 12 tysięcy osób. Byli wśród nich najwybitniejsi przedstawiciele, wiata kultury, znani dziennikarze, sportowcy, ale tak kreska e na przykład. Jubilaci po kreska ycia map kreska eckiego. W latach 1965-1968 była tak kreska e jedni z trojga osób prowadzących dziennik TV. W latach 1977-1981 była ponadto twórcą i kierownikiem redakcji kulturalnej w dzienniku TV. Po trwającej 2,5 roku od października 1983 rok do września 1991 rok. W przerwie prowadzi ba program wywiady Ireny Dziedzic. Występiwa w filmach, Najcz, Ciej graba sam siebie, między innymi. Jutro premiera w rekreska. Janusza Morgensterna, 1962. I polowanie na muchy 1969, w rekreska. Andrzeja Wajdy, a tak kreska e między innymi. W wojnie domowej 1965, Gbopotliwym gociu 1971, i Szczurze 1994. Jest autor Ksi kreska ki teraz ja. '99 pyta do mistrzyni telewizyjnego wywiadu Warszawa, 1992. Przez 4 lata, 2002-2006, co tydzień mokreska nabybo z bucha jej publicystycznych felietonów pod tytułem Punkt widzenia w programie i Polskiego Radia. Po felietonie, w którym mówi ba o lustracji, ze współpracy zrezygnowano. W 2006 roku, gdy media wymieni by jej nazwisko wśród dziennikarzy, którzy w czasach PRL mieliby tajnymi współpracownikami SB, wystpiba o autolustracji. W 2013 roku SD apelacyjny prawomocnie uznał, kreska e nie bywa kabanc lustracyjnym. S jeszcze S dziowie w Warszawie, skomentował ba dziedzic ten wyrok. W 2014 roku SD najwykreskaszy potwierdzi wyrok SA, oddalajce kasacji prokuratora generalnego. Według IPN w latach 1958-66 dziedzic była agent kontrwywiadu MSW jako TW Marlena. Ona sama wiele razy mówi ba o nachodzeniu jej przez SB, utrudnianiu jej pracy zawodowej i fabrykowaniu akt. Uzna ba si za wieloletni ofiar tajnych SB kreska B, bo sprawa jej rzekomej współpracy miałaby zemst wysokiego oficera SB kreska B za to, kreska E w latach 50. Nie chciała z nim zatat czy, a potem poskar kreska Y basi do KCPZPR.
Kreska e za odmów przetrzymano j przez capnoc na komendzie.